10 października 2022. Jestem na rowie SK63, którym znowu ścieki płyną do Kieksza. I to płyną w ilości praktycznie całej przepustowości oczyszczalni, co widać na filmie. Spokój wokół Jeziora Kierskiego nie trwał długo. Mimo odnowienia tamy, a później zasypania nielegalnego przekopu, do zbiornika znowu płyną ścieki. Potrzebna jest tylko jedna jasna deklaracja. Działamy i udrażniamy kanał Przybrodzki. To załatwia temat raz na zawsze, tak? Bo to właśnie w niedrożności tego kanału jest źródło problemu. Ścieki spiętrzają się w nim i następnie rozlewają na sąsiednie pola, w tym na farmy fotowoltaiczne. Tutaj jesteśmy na budowie drugiej instalacji fotowoltaicznej, natomiast woda w pierwszej przepływie płynie przez istniejącą farmę, którą tam widać, i to stwarza zagrożenie dla życia ludzi przebywających w obrębie podtopionego terenu, a to jest to było kilka hektarów gruntów podtopionych. Zarówno właściciele gruntów, jak i wspierana przez społeczników Spółka Ochrony Wód Jeziora Kierskiego regularnie domagają się od odpowiedzialnych za konserwację kanału Przybrodzkiego Wód Polskich interwencji. Bez rezultatów. Dynamika kontaktów jest jednostronna, to znaczy spółka pisze do Wód Polskich ostatnio raz w tygodniu, bo problem jest nieustanny, natomiast Wody Polskie milczą i nie mamy żadnej odpowiedzi. Ta sytuacja może dziwić, bo jak zaznaczają właściciele zalewanych gruntów, udrożnienie kanału nie byłoby ani skomplikowaną, ani kosztowną inicjatywą. Apelujemy o jak najszybsze i pilne udrożnienie kanału Przybrodzkiego. Wystarczy wziąć koparkę, przez 2 tygodnie pogłębiać ten kanał i to naprawdę rozwiąże sposób pilny ten problem. Zapytaliśmy dziś Wody Polskie o zarzuty stawiane tej instytucji przez społeczników i czy urzędnicy planują coś zrobić z niedrożnym kanałem. Rzeka pamięta, kto ją zatruwa. Instytucja prowadzi kampanię m.in. pod hasłem Wody to nie śmietnik, ale w sprawie tych konkretnych zanieczyszczeń odmówiła nam dziś komentarza. Tymczasem sami społecznicy zbudowali kilometrową instalację, która filtruje i oczyszcza wodę z Jeziora Kierskiego z wydajnością około 40 litrów na sekundę. Niestety to syzyfowa praca. Z jednej strony oczyszczamy coś na bagnach filtracyjnych od strony Krzyżownik, a z drugiej strony dopływa nam ten sam ładunek od strony Samicy. Jakub Pięta, Puls Dnia.